Kevin Szaflarski i Damian Olszewski, można powiedzieć, uczestnicy dzisiaj bardzo ciężkiej bitwy, ale widzę radośnie razem. Podobno na piwo się już umówiliście. Kevin? No tak, no trzeba tutaj, zawsze tak jest, to jest sport, jesteśmy przyjacielsko nastawieni, wychodzimy, bijemy się, tak jak tutaj widać, mam oko zadrapane i idziemy potem się napić razem browara, to jest sport. Dokładnie, tak jak Kevin mówi, bijemy się w klatce, ale za klatką respekt, szacunek do przeciwnika, no i co? No i tyle. To krótkie pytania. Kevin, co poszło tak i z czego jesteś zadowolony, z czego jesteś niezadowolony? I Damian, z czego ty jesteś niezadowolony, a co ewentualnie ci wyszło w tej walce? Może Kevin zacznie jako zwycięzca. Znaczy, niezadowolony jestem z tego, że jak byłem za plecami, to spadłem, bo poszedłem niepotrzebnie na duszenie zamiast na ciosy. Ale ogólnie no, z rezultatu jestem zadowolony, oprócz tego, że po prostu spadłem tam za tych pleców. A u mnie odwrotnie, jestem niezadowolony z wyniku. Wynik końcowy nie za bardzo mnie zadowala. Kurczę, znowu niewiele zabrakło, jestem trochę zawiedziony. Miałem chwilę, że mogę go pokonać, miałem jego plecy, parę ciosów tam na twarz dostał. Fizycznie czułem się dobrze, oddech był. Czułem, że Kevin trochę głębiej oddycha, ale jak już na mnie siedział i mnie rozciągnął, no już nie mogłem wyjść. Słyszałem, że jest 30 sekund, 25, ale jak mnie rozciągnął, naprawdę 120 kilo czułem. Kevin, ciosy ważyły twoje trochę, bo było widać, że dość lekko bijesz, oszczędzałeś rywala, bo takie wrażenie przez chwilę mieliśmy. Nie, po prostu chciałem się nie wystrzelać, bo tam ten klincz był mocny i no nie chciałem od razu wystrzelać się z całej mocy, ale potem słyszałem, że tam mało czasu do końca, no i miałem dobrą pozycję, no to przyspieszyłem, ale tak jak mówiłem na początku w wywiadach, że Damian jest lepszy niż jego rekord, no i był dobry, dobrze przygotowany. Zapytajcie się Mirka, ja mam bardzo dobrą kontrolę, a Damian tam dobrze wstawał. Szymon mega dobrze wstaje, dobrze tam kontroluje jego innych chłopaków. Damian naprawdę dobrze wstawał, ale to na to byłem przygotowany, bo wiedziałem, że jest lepszy niż jego rekord. Czego zabrakło, Damian, w tych przygotowaniach, żeby pokonać Kevina? Ty czułbyś, powiedzmy, jakiś jeszcze moment, miesiąc, dwa, coś byś poprawił i byłbyś w stanie pokonać Kevina? Jak to czujesz? Nie wiem. Przygotowałem się dobrze i czułem się do samego końca, walki dobrze. Kurczę, nie wiem, czego zabrakło. Znowu odrobiny szczęścia, trochę może doświadczenia. No, Kevin jednak bardziej doświadczony, więcej jeździ, trenuje. Nie wiem, no mówię, ja po walce czułem się, bym mógł znowu walczyć, no ale czegoś znowu minimalnie zabrakło i znowu do rekordu dojdzie jedna porażka, niestety. Panowie, to może zdradźcie nam teraz po walce, jaki był plan na swojego przeciwnika? Zacznijmy może od Damiana. Ja miałem plan, żeby doskakiwać, robić kombinacje i odskakiwać, robić robotę w stójce, parę low kicków i spróbować high kickem. Spróbować w parterze może jakieś obalenia. No mówię, w czasie walki to miało się rozwijać, no ale no mówię, no kurczę, znowu się zakończyło, jak się zakończyło. Nie no, ja miałem plan po prostu bezpiecznie, w sensie, że ręce wysoko, szczelnie zasłaniać się, bo to małe rękawice, żeby nie dostać żadnego przypadkowego ciosu. No i po prostu klinczować, zamęczać w tym klinczu, przewracać, no i no bić z góry, tak jak było. Damian, czy Kevin to był najcięższy rywal w twojej karierze? Nie wiem. Nie chcę ty teraz, Kevina. Przy piwie będzie ciężko. Powiem, że porównywalny z Gabarowem. No w końcu wygrał Imaw 3 razy Gabarow. Dokładnie. Z Gabarowem, no co, też była wyrównana walka. W pierwszej rundzie wygrałem, w drugiej. Tam niestety zabrakło trochę kondycji. Nie byłem przygotowany tak jak na Kevina. Może dlatego teraz mówię, że Gabarow był porównywalny, a może był gorszy. Tylko, że ja byłem wtedy jeszcze słabszy. Ale mniej więcej ten sam poziom. Ja myślę, że też dużo nie odstaję od nich, no ale zawsze czegoś tam mi brakuje jednak i niestety. Trener Rokiński chwalił cię, że zrzuciłeś kilogramy podczas epidemii. Co się zmieniło? No teraz, bo po prostu ja mam bardzo słaby metabolizm i bardzo szybko tyję, tam opowiadam czasem znajomym taką historię. Na przykład miałem tak, że 6 tygodni trzymałem dietę, zrzuciłem 6 kilo, pojechałem na wesele 2 dni i 6 kilo mi wróciło. I też tak mam. Tak to wygląda, dlatego teraz po prostu trzymam dietę cały czas. Okrągły, no jeszcze nie rok, no bo rok nie minął, ale trzymam, jestem cały czas na diecie. Jakby wcześniej, nie chcę powiedzieć, bo też podchodziłem profesjonalnie do tego, ale teraz jeszcze bardziej. A może 9-3 kiedyś? Nie 9-3. Ja tam może nie wyglądam, ale siłowo czuję się dobrze i tak chłopaki od nas z klubu też mówią, że siła jest, także no nie ma,
a lepiej jest kondycyjnie być no nie taki nabity, bo te mięśnie też, co wiecie, na pewno dużo tlenu potrzebują. Z dala od wesel się trzeba trzymać. No tak. Chociaż by się trenowało w domu, bo trener mówił właśnie, że mieliście trenować wszyscy u siebie. No ciężko, ciężko. Ja u siebie nie mam w ogóle z kim trenować, tylko po prostu jeździłem na rowerze i biegałem sprinty pod górę, no i tyle, no mega ciężko. Jak faktycznie ten obóz taki tutaj do walki z Damianem, to trwał, nie wiem, 4 tygodnie. No to kurde, no a powinien trwać 10, no to sami sobie jakby porównajcie. Czułeś różnicę, kiedy wyszedłeś do oktagonu? Nie, no było okej, okay, no nie czułem jakoś, no wiadomo, zawsze lepiej przepracować więcej, no ale czułem się okej. Okay. Damian, powiedz, zbierzesz ciężki opierniczy w Holandii? Nie zbiorę, będą mnie pewnie chwalić, że dobrze było, niewiele zabrakło, ale ja sam jestem dla siebie katem i pewnie będę dużo przeżywał, że niewiele zabrakło i znowu, kurczę, no mówię, sam będę dla siebie i będę pewnie razy dwa trenował i wrócę pewnie jeszcze lepszy. Piwo uleczy ten ból? Myślę, że na chwilę tylko, ale na pewno napijemy się z Kevinem piwka dzisiaj. No co, życzymy wam udanego wieczoru, dziękujemy bardzo za wywiad i co? Wam również. Wyjątkowy zresztą. Dziękujemy. Dziękuję. Dzięki wielkie.